Hej, hej, Mordimer z tej strony, witam Was bardzo serdecznie w superfinale finale turnieju Tisek, sezon 20 turnieju... Tisek, czyli no, turniej jest zdecydowanie z tradycjami, i jest to turniej e, najlepszych silników szachowych. Czyli wszystkie silniki szachowe są podzielone na ligi i z najgorszej ligi po prostu e, najlepsze silniki awansują wyżej, 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 aż do najwyższej ligi, z której dwu, dwa najlepsze silniki grają superfinał. I to jest właśnie superfinał. E, I pokażę wam na początek partię czwartą tego superfinału. A superfinał składa się ze 100. Tu partii. Białymi tutaj w tej partii będzie grała Lila przez Zero, a czarnymi będzie grał Stockfish. Stockfish NLUE, czyli Stockfish na sterydach. Partia czwarta. Dlaczego wybrałem partię czwartą? Z powodu otwarcia, ponieważ zawsze jakieś otwarcie jest ustawione. Silniki nie startują od zera, tylko z jakiejś pozycji. Dlatego że no tak, to zawsze kończyłoby się wszystko remisami. A tak to jest szansa, że jednak z jakiejś pozycji, gdzie jedna strona ma przewagę, no któryś z silników wygra, ale grają one oczywiście białymi i czarnymi, czyli jeśli któryś z silników wybroni pozycję, w której stoi gorzej i wygra w tej pozycji, w której jest lepiej, no to oczywiście zdobywa punkty, tak? W partii czwartej mieliśmy obronę królewsko-indyjską, czyli C4, G6, skoczek C3, e, goniec G7. To wszystko oczywiście są e, e, ruchy ustawione wcześniej, mamy pierwszych 10 ruchów, które są ustawione. D6, mamy też H3, czyli taka, no, poboczna linia, ale jest ona dość popularna, tutaj jest parę tysięcy partii, także nawet w tej publicznej bazie, także, no, H3 też jest dość popularne. Chodzi o to, żeby zabrać to pole G4 czarnym figurą, czyli goniec nie może tutaj zrobić związania skoczkowi potencjalnie i ten skoczek też tutaj nie może skakać, żeby, żeby zaatakować gońca na E3. Także H3 czasami się grywa. Natomiast jest jeden problem: jeśli ktoś zagrywa H3, no to to pole G3 może być w niektórych wariantach no, bardzo, bardzo e, słabe. Także trzeba tutaj uważać, trzeba wiedzieć, co się gra po prostu. A jest Roszada, jest Goniec E3, czyli tak jak zamierzone. I teraz E5 jest, jest możliwe, C5 jest możliwe. My mamy C5. Skoczek F3. Oczywiście skoczek nie może być związany, goniec nie może być zaatakowany, dzięki temu H3. I tutaj Hetman A5, czyli związanie tego skoczka. Od razu ten pionek oczywiście może zostać zaatakowany. I tutaj białe zazwyczaj grają coś takiego jak goniec D3. No, po to, żeby wybronić tego pionka. Ewentualnie Hetman na D2, i wtedy już nie ma związania tego skoczka. I białe mają też baterie na, na h6, czyli mogą próbować czarno-polaka wymienić. Natomiast alireza firuzja e, to jest jedyna partia w bazie danych zagrał skoczek na d2. Skoczek na d2, czyli jaki jest pomysł? E, tutaj dalej mamy e, pionek zabiera na d4. I ten skoczek uderza na B3. Czyli taki jest pomysł. Czarne atakują tutaj jedną z tych figur, natomiast białe atakują nie tylko Hetmana, ale również tego pionka w centrum. Także bardzo, bardzo sprytne. Zagrał w ten sposób Alireza Firuzia. Natomiast spotkał się z niesamowitą odpowiedzią. Nie wiem, czy znacie tę partię. W 2019 roku została rozegrana arcymisz Kartikejan. E, właściwie poświęcił Hetmana, Hetmana na C3 w ruchu dziewiątym a i teraz no, wypada Hetmana zabrać, no inaczej to jest oczywiście przegrana, czyli e, pionek zabiera na C3 i teraz pionek na E3 i teraz co wspólnego mają te, te dwie partie no bo wspomniałem tutaj o Alirezie Firuzi, a, a przecież pokazujemy partię silników, tutaj kończy się e, właśnie e, te, ta pozycja, która została zainicjowana i od tego momentu Lila przez 0 no, musi myśleć samodzielnie. Teraz tak, Alireza Firuzja no, uznał, że jednak no, trzeba tutaj bronić tego pionka. Tego pionka będzie można zabrać później. A i po skoczku na H5, Hetmanie na C1, mieliśmy goniec H6 a, i tak dalej, i tak dalej. Alireza Firuzja przegrał tę partię. Przegrał. Czarne wygrały tutaj, pomimo tego Hetmana za dwie figury. Po prostu no, białe, tak jak mówiłem, te czarne pola są bardzo, bardzo osłabione. Wykorzystały aktywność figur, wprowadziły resztę figur a, i wygrały. Także to była bardzo ciekawa partia. Natomiast Lila Chess Zero zagrywa gońca na D3. Także no, jest to faktycznie nowinka debiutowa. Mamy pionka na F2 z szachem, król F2, i teraz trzeba rozwijać figury, czyli skoczek B na D7. I białe powinny znaleźć jakiś plan Jaki plan dla białych? No najlepiej wymienić lekkie figury A i przejść do końcówki Nawet wieże wymienić i przejść do końcówki Gdzie mamy Hetmana przeciwko dwóm lekkim figurom No bo umówmy się, że Hetman powinien sobie Bez problemu poradzić Nawet w niektórych przypadkach Białe mogłyby wymienić Dać jakość w zamian za Na przykład aktywność figur I z Hetmanem do końcówki przejść Przeciwko wieży i lekkiej figurze Także no to byłby optymalny plan dla białych, także zaczynamy C5, C5 poświęcenie pionka. no jeśli czarne zabiorą skoczkiem, no to oczywiście białe już wymieniłyby jakąś figurę dlatego mamy pionka na C5 białe mają teraz bardziej aktywnego gońca, no ten goniec może sobie tutaj hasać po, po przekątnej, po białej przekątnej Także poświęcenie tego pionka no, było całkowicie uzasadnione. E, mamy teraz Hetmana na E2, czyli połączenie wież. E, wieże w następnym ruchu po prostu e, no, zajmą otwartą linię D, a, i później król tylko schowa się, i powinny białe nie mieć żadnego problemu e, w kontynuacji e, gry. Mamy B6. Czarne oczywiście chcą rozwinąć wszystkie figury tak szybko jak to tylko będzie możliwe. Mamy wieżę z H na D1. I teraz skoczek H5. Skoczek H5, no popatrzcie tutaj, czarne pola są dość osłabione. Także na pewno ten skoczek gdzieś tutaj się patrzy. Ale co ważniejsze, ten goniec może zabrać pionka na C3. Czyli co białe powinny zrobić? Goniec B5. Atak oczywiście na skoczka. Czyli teraz, jeśli te czarne zdecydowałyby się zabrać tego, tego pionka z atakiem, nawet na, nawet na wieżę, no to oczywiście białe bardzo by się z tego powodu ucieszyły. Po prostu wymieniłyby wszystkie te figury. A i teraz. Na koniec, co by się stało? Mielibyśmy Hetmana za wieżę. No dwa pionki tutaj nie miałyby żadnego znaczenia, po prostu Hetman za wieżę i białe oczywiście byłyby w wygranej pozycji. Dlatego unikamy wymian, czarne, no Stockfish oczywiście wie o tym, mamy skoczka na E5. I teraz, jeśli białe zignorowałyby teraz to, co się tutaj dzieje na szachownicy i chciały po prostu schować króla, no byłoby to bardzo, bardzo niebezpieczne. A6 i co robić z takim gońcem? Ten goniec no, na A4 nie może się cofnąć, bo zostanie stracony. Jeśli na C4, no to również będziemy mieć B5 i później C4, i ten goniec zostanie stracony. A jeśli goniec na D3, no to skoczek F4 z atakiem na Hetmana. Hetman musiałby się ruszyć, i wtedy po skoczku F na D3. Wieża na D3. Oczywiście nie zabieramy skoczkiem, a raczej C4. I C4 jest za takiem na wieżę i na skoczka. A i w tym, spo tym sposobem czarne miałyby bardzo, bardzo komfortową grę. Gdzie no po prostu Hetman jest za trzy figury: trzy figury i jeszcze chyba jeden pionek. E, także czarne nie miałyby problemu tutaj z wygraniem. Zwłaszcza na poziomie silnikowym, gdzie no tutaj e, no nie byłoby szansy, po prostu żeby białe mogłyby tu kontynuować e, partię. Dlatego mamy Hetmana na e 3 od razu, czyli zrobienie miejsca dla tego gońca a i teraz C4 odcięcie gońca tutaj od tej przekątnej także A6 i B5 może być bardzo niebezpieczne, ale również jest atak na skoczka, czyli skoczek D4 jest faktycznie wymuszone, dlatego że robi od razu tutaj miejsce gońcowi, żeby mógł odejść, czyli no, Stockfish oczywiście nie atakuje tego gońca, najpierw rozwija gońca na B7 Mamy również skoczka na F3, czyli próba wymiany tego skoczka. I skoczek na pięknej placówce lokuje się na D3 razem z szachem. Także finalnie król znajduje miejsce na G1. I teraz tak, czy czarne mogą zabrać tego, tego pionka na C3? No, byłby tutaj lekki problem, ponieważ nie wygrywają tego pionka, a wymieniają raczej na tego pionka. I, i tak, oczywiście czarne mogłyby wygrać tutaj, jak jakoś Natomiast po Hetmanie na D3, no czarne tracą wszystkie atuty, jakąkolwiek aktywność, a no i białe mają naprawdę bardzo komfortową grę w tym momencie. Tak jak powiedziałem, czasami można tutaj poświęcić jakość, i białe nie powinny mieć tutaj problemów dalszych w partii, dlatego że cały czas jest to Hetman za wieżę i za, i za powiedzmy gońca. Także białe nie powinny mieć tutaj żadnego problemu. Dlatego właśnie Stockfish najpierw rusza się wieżą A na C8, żeby bronić tego. Pionka na c4, a i teraz skoczek na e1, po to, żeby wymienić tego skoczka na d3. Oczywiście, Stockfish nie jest zainteresowany, także wycofuje skoczka. Te skoczki stoją fantastycznie, bronią się wzajemnie. E, mamy teraz wieżę na d7 atakując gońca, ale również pionka na e7, także niewiele tutaj czarne mogą zrobić. Mogą próbować troszeczkę pokomplikować sytuację, ale zabranie na przykład na C3. No tutaj by się nie sprawdziło. To znaczy, jeśli wieża pojechałaby na C1, zaatakowała gońca i a, no, podwójnie tego pionka, no to nie zadziałałoby. Tutaj czarne mają bardzo fajną kontynuację. Najpierw goniec na B4, i popatrzcie, jakie tutaj przepiękne e, związanie by było. Także najpierw król H2 musiałby pojechać, a i później ten e, Hetman musiałby się gdzieś wycofać, i cały czas byłaby to bardzo bardzo skomplikowana pozycja natomiast no czarne nie miałyby tutaj problemu Jedna uwaga, jedna uwaga, dlatego, może myślicie, aha, hola, hola, przecież ten, ten goniec tutaj, a jest pod atakiem. No, niestety nie jest, to znaczy jest, ale tutaj jest broniony przez taką kombinację, takie piękne widełki. Także, no, nie ma tutaj żadnego problemu. Także, no, goniec C3, no, niby można grać, ale byłoby to troszeczkę za wcześnie, dlatego, mamy A6, atak tego, tego gońca. Goniec się wycofuje, i dopiero teraz goniec na C3. 3. Także różnica jest dość spora Oczywiście e, jeśli wieża pojedzie na C1 No to będziemy mieć ten sam motyw Także niewiele by tutaj e, oczywiście białe osiągnęły Dlatego e, alfa przez zagrywa wieżę na D1 a, I teraz no, ten, ten goniec jest pod atakiem Czyli trzeba go wycofać na A8 a i teraz pada pionek na E7. Mamy gońca na F6 z atakiem na wieżę, wieża E na D7 i teraz B5, czyli te pionki sobie tutaj maszerują w bardzo pięknym stylu, po prostu trzymając cały czas ten łańcuch pionowy. Goniec musi gdzieś odejść, odchodzi na C2, jedyne wolne pole. Przy okazji to jest dodatkowy obrońca tego słabego pionka na E4. No umówmy się, ten pionek no, jest bardzo łatwy, narażony na ataki, jest izolowany i nie ma wsparcia innych pionków. A i teraz Stockfish zagrywa bardzo fajne posunięcie skoczek na G3. Teraz popatrzcie, obydwa skoczki są tutaj pod atakiem, ale żadnego z nich nie można zabrać. Mamy nadzieję, że to widzicie. Po prostu, no, obydwa skoczki są bronione w ten sposób przez właśnie takie widełki. A także, oczywiście, czarne miałyby dwa pionki więcej na sam koniec i po prostu wygraną pozycję. Dlatego mamy skoczka na F3. I teraz czarne kontynuują nacisk i wieża C na E8 z atakiem na pionka na E4. Czyli jest on atakowany już trzykrotnie, również przez tego skoczka. Także białe bronią, dodatkowy obrońca jest podciągnięty. A i w tym momencie skoczek wycofuje się na H5, skoczek z F. Także te skoczki tutaj sobie skaczą, hasają sobie wokoło króla. Wygląda to no bardzo, bardzo niebezpiecznie. Natomiast to, co teraz się dzieje, popatrzcie, Hetman A a7, Hetman A7, Lila Trzez Zero mówi ok. To ja chętnie wymienię tego pionka na tego pionka na A6, a później cały ten, ten łańcuch pionowy po prostu poleci. A A Stokwiżno kalkuluje tutaj bardzo dokładnie, wymienia najpierw gońce, a I po skoczku na E4. Jest jeden problem, bo Lila czy Zero nie może zabrać tego pionka. Dlaczego? Dlatego, że jeśli zabrałby tego pionka, nie jest problemem. Te widełki nie są jeszcze problemem. To jest jeszcze nic, dlatego, no, że ewentualnie no, można by przecież wygrać kilka więcej pionków. No, dwa pionki, także nie byłby to problem. Natomiast problemem jest to, że czarne mogą najpierw wymienić wieżę tutaj z szachem, także tutaj jest to dość forsowne i dopiero wtedy zabrać na D7. I teraz. Teraz tak. Problem jest taki, że wieża tutaj wpada tępem, Hetman musi gdzieś odejść. I teraz tak. Goniec d4 z szachem. I gdzie ruszyłbyście tym królem? Jaki ruch uważasz, że ten król? Gdzie ten król powinien pojechać? No jest jeden problem. Jeśli król pojedzie na f1, to tutaj jest szach i mat w jednym ruchu. Także nie jest to możliwe. Król na H1 no, też jest problem, dlatego że goniec F2 i teraz wieża na D1 w następnym ruchu. Także nie da się wybronić zarówno pola D1, jak i tego skoczka, który jest teraz atakowany. Jeśli skoczek się ruszy, no to oczywiście wieża D1 z szachem, i co dalej? I dalej będzie oczywiście mat. Także również nie jest to dobrze, a dlatego że no, strata materiału albo mat od razu. I w końcu, jeśli król na h2, co wygląda najrozsądniej, cały czas jest problem, dlatego że goniec na h5 z szachem, także król g1 i teraz goniec g3. Goniec G3, także no, ta wieża na D1 również, no tutaj będzie i nie pomaga. Tutaj nawet król F1, w tej chwili Mata już nie ma, e, no natomiast to też nie pomaga, dlatego że wieża D1 wygrywa przynajmniej skoczka, a jeśli białe będą chciały bronić, no to oczywiście przegrywają tę partię. Ponieważ na sam koniec dnia zostają z ekstra skoczkiem, także no ten pionek nie zdąży oczywiście wypromować, także no to te czarne by oczywiście wygrały. A jeśli król chciałby uciec stąd, no to oczywiście ten skoczek pada za darmo. I czarne oczywiście mają tutaj kompletnie wygraną pozycję. Białe mogłyby próbować tutaj promować z pomocą Hetmana, no ale jednak to są trzy figury, wieża i dwie lekkie figury. W tym momencie one się bardzo fajnie bronią. Poparcie pionek broni skoczka, skoczek gońca. Także trzeba by je troszeczkę tutaj skoordynować, żeby nie było jakich, jakichś podwójnych ataków na, na dwie figury, albo co gorsza, nawet szach i, i jakaś figura byłaby stracona. Ale czarne nie powinny mieć tutaj problemu. Na poziomie po prostu silników szachowych byłaby to kompletna wygrana. E, czarnych Dlatego mamy no, to, tę wieżę na C7. W tej chwili wieża broni C5, czyli białe przygotowują się do zabrania całego tego łańcucha pionowego, ale najpierw mamy gońca na C3 z atakiem na wieżę. Wieża oczywiście zajmuje otwartą linię i teraz skoczek z linii H z samej krawędzi szachownicy na G3. Także wygląda tutaj no, troszeczkę to, to bardzo, bardzo niebezpiecznie. Król H2, ta, po to, żeby uniknąć po prostu jak Jakichś takich ruchów, e, na przykład goniec na, na, na B4, tutaj mógłby wejść z szachem. Po tym, jak Hetman oczywiście zabrałby na A6, także byłaby taka możliwość, byłoby to bardzo nieprzyjemne. E, ale teraz mamy gońca na A5 i ciągle tak, teraz wieża jest pod atakiem. Wieża C6, także teraz nie może być atakowana, i w następnym ruchu białe po prostu zabiorą tego pionka na A6. E, nie ma tutaj żadnych szans, żeby go obronić. Natomiast Stockfish wynajduje bardzo fajną kontynuację skoczek na c3 z atakiem stępem na wieżę, także wieża musi się gdzieś ruszyć. Wieża d7, białe osiągają naprawdę niesamowitą tutaj koordynację na siódmej linii. Teraz ten pionek na f7 no jest broniony, ale co jeśli skoczek gdzieś tam zacznie atakować albo wieża zacznie atakować? Toż to jest mat w kilku ruchach. E, natomiast mata nie ma po skoczku f1. Nie wiem czy uwierzycie w to. Ale partia zakończyła się remisem. 36 ruchów i partia zakończyła się remisem. Jest to troszeczkę rozczarowujące, natomiast no remis jest dlatego, że nastąpi po prostu trzykrotne powtórzenie pozycji, czyli e, no król musi się gdzieś ruszyć, na przykład król G1. Skoczek wraca, a i teraz, nawet jeśli białe zaczną tutaj zabierać te, te, te pionki, no nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że e, skoczek C na E2, i teraz, no, król nie ma zbyt dużego wyboru. Król H2, e, skoczek F1, i popatrzcie, no, ten skoczek tutaj broni obydwu tych pól, także to byłby po prostu, byłoby to po prostu trzykrotne powtórzenie pozycji. Niewiele tutaj można zrobić. E, jeśli zapytacie, hola, hola, przecież mamy tutaj król F2, i ten król może. Uciec, no niestety nie może. Skoczek E4 i co w tym momencie? Jest szach. Jeśli król odejdzie na F1, będziemy mieć trzykrotne powtórzenie pozycji, a jeśli białe będą przeginać tutaj i będą chciały uciekać królem dalej, no to w tym momencie ten Hetman tutaj jest pod atakiem i oczywiście po królu na F2. Skoczek A6. Wieża E6 i to czarne w tym momencie wygrywają, dlatego że mają dwa pionki więcej, także no, to, to byłoby po prostu przegięcie. Jest jeszcze jedno, jedna możliwość, jeśli białe chciałyby na przykład zaatakować tego pionka tutaj. No w tym momencie nie zadziałałoby to, dlatego że mielibyśmy znowu skoczek C na E2, i teraz no, mamy trzykrotne powtórzenie pozycji. Także dokładnie ta sama sytuacja, nawet gorzej, bo ten król nie może się ruszyć na F2, i później. Ruszyć, ruszyć dalej, dlatego że z szachem w tym momencie mamy od razu z atakiem na wieżę i z atakiem na kolejną wieżę. Także byłoby to nawet jeszcze, jeszcze gorsze, tutaj szach. Jeśli król ruszyłby na, na pole D1, no to oczywiście czarne tutaj zabierają i jeśli tylko Hetman pojawi się na, na D7, no to mamy bardzo piękny pin. Także król musiałby odejść na przykład na F1. A no i teraz możemy teraz policzyć też figury czarne mają parę wież za Hetmana, i oczywiście te dwa pionki, czyli kompletnie wygraną pozycję. Także niewiele się tutaj dało zrobić, dlatego po skoczku na F1 no, silniki ustaliły, że jest to pozycja remisowa. Także e, pokażę wam jeszcze ze dwie-trzy partie z tego turnieju ta niestety zakończyła się remisem, Ale pokażę wam też partie, no, które nie zakończyły się remisem, były równie ekscytujące, bardzo ciekawe otwarcia. No, organizatorzy wybierają naprawdę bardzo ciekawe otwarcia tutaj w dziewiątym posunięciu poświęcenie Hetmana przepięknie. Także, jeśli podoba, podobają Ci się te, takie partie, właśnie silników, klepnij łapkę w górę. Jeśli z jakiegoś powodu Ci się nie podobają, klepnij łapkę w dół. A jeśli chcesz zobaczyć kolejne partie, oczywiście subskrybuj i nie zapomnij klepnąć w dzwoneczek. No i do zobaczenia w następnym filmie.